Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę ze wzorami na pochodne. Zawsze warto mieć przy sobie. I rozpoczynamy, moi drodzy. No więc na tablicy mamy funkcję y zależną od x, w której pochodną sobie policzymy. No i jak widzicie, tu dodawać nie trzeba, że pochodna złożona jak najbardziej na porządku dziennym będzie liczona. I cóż, powiem tak. Istnieje możliwość, żeby pomodyfikować troszeczkę to zadanie i ono może będzie sympatycznie wyglądać. Natomiast to nie zmniejszy ilości pochodnych, które musimy policzyć. Zatem powiedzmy, że nie za bardzo znamy i lubimy wzory trygonometryczne, i policzymy pochodną z zadania takie, jakie jest tutaj, przy użyciu naszych tablic i wiadomości na temat pochodnej złożonej. No więc zapisujemy sobie tak. Y' równa się. Na początku pochodna z tego wyrażenia. No więc tak, przede wszystkim tak, 15 mogę sobie przepisać, bo to jest pewna stała. No i tak, logarytm tangensa jednej drugiej. Patrzymy tak. Argumentem naszego logarytmu jest tangens. Argumentem tangensa jest 1 druga x. To jest jak najbardziej pochodna złożona, wielokrotnie złożona. Zatem jak policzyć tutaj nasze zadanie? Na początku policzyć musimy pochodną funkcji najbardziej zewnętrznej. No najbardziej zewnętrzna funkcja to jest tutaj logarytm, a pochodna logarytmu to jest 1 przez argument, czyli w naszym przypadku to będzie 1 przez tangens 1 druga x razy. No okej, czyli mam 1 przez tangens 1 druga x razy. I teraz muszę policzyć pochodną funkcji wewnętrznej, czyli mojego tangensa. Pochodna z tangensa też jest pochodną złożoną. I na początku liczymy pochodną z samego tangensa bez zmiany argumentu, czyli to będzie 1 przez kosinus kwadrat 1 druga x razy i teraz dopiero będziemy liczyć pochodną naszego argumentu, czyli pochodna z jednej drugiej x to jest 1 druga. Czyli to jest dopiero pochodna naszego pierwszego elementu, czyli widzicie, że jeżeli coś jest wielokrotnie złożone, to tu trzeba bardzo, bardzo uważnie to wszystko, jak tą cebulkę obierać, dodać. I co tutaj? No tu, moi drodzy, no jest to ciekawa sytuacja, zważywszy na to, że po pierwsze, tu jest ułamek, ale ten ułamek jest pomnożony przez nawias. I my tu, moi drodzy, zastosujemy aż dwa wzory. Naszym ogólnym wzorem będzie wzór na pochodną iloczynu. Czyli to będzie pierwsza funkcja, to będzie druga funkcja. Ale w tej pochodnej iloczynu będzie pochodna ilorazu, więc bardzo tutaj uważnie obserwujcie, co robimy. Czyli tak, to jest nasza funkcja numer 1, to jest nasza funkcja numer 2. Czyli zgodnie ze wzorem na pochodną iloczynu na początku muszę policzyć pochodną z funkcji pierwszej, czyli z tej. No i tu jest pochodna ilorazu, czyli tak, ja mam sobie w nawiasie kwadratowym, rozpiszę, czyli tak. Pochodna ilorazu, czyli na początku pochodna licznika, czyli to będzie minus sinus x razy niezmieniony mianownik, czyli sinus do czwartej x, odjąć niezmieniony licznik, czyli kosinus x razy pochodna mianownika. Pochodna sinus do czwartej x to jest pochodna złożona. Na początku liczymy pochodną potęgi, czyli 4 sinus do trzeciej x razy pochodna z sinusa, czyli kosinus x. Czyli to jest nasz licznik przez mianownik do kwadratu, czyli tu będzie sinus do ósmej x. I to jest dopiero pochodna pierwszej funkcji, zgodnie ze wzorem na pochodną iloczynu, razy niezmieniona druga funkcja, czyli tu przepisuję 8 kosinus do czwartej x minus 25 kosinus kwadrat x plus 15, dodać niezmieniona pierwsza funkcja, czyli kosinus x przez sinus do czwartej x razy pochodna drugiej funkcji. I tu będzie tutaj i tutaj pochodna złożona, bo wiemy, że pochodna ze stałej to jest 0, więc tym się w ogóle nie przejmujemy. I teraz tak, czyli tu będzie 8 razy. Pochodna złożona z tego. Na początku pochodna potęgi, czyli będzie 4 kosinus do trzeciej x razy pochodna z kosinusa,
czyli minus sinus x. Odjąć 25 i tu podobnie. Na początku pochodna z potęgi, czyli 2 cosinus do pierwszej x, czyli już nie piszę tej jedynki, czyli będzie cosinus x, razy pochodna z kosinusa, czyli minus sinus x. I tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. I co my jeszcze możemy w tym zadaniu zrobić? No jak już mówiłam, jeżeli mamy bardzo dobrą znajomość wzorów różnorakich trygonometrycznych, możemy tutaj naprawdę robić mnóstwo rzeczy. No i co ja zrobię tutaj? No, szczerze mówiąc, nie chcę za bardzo tutaj rozbijać tego zadania. Troszeczkę stałymi tutaj się rozprawię, ale w gruncie rzeczy nie będę więcej rzeczy robić, żebyśmy... Odpowiedź do tego zadania jest bardzo ładnie zapisana. My zostawimy to troszeczkę brzydziej, żebyśmy już nie tracili czasu i nie komplikowali sobie wszystkiego poprzez te, jak już mówiłam, rozliczne wzory. I teraz tak, tutaj mamy tak, 15 razy 1 druga to będzie 15 drugich razy 1 przez... No i tu można byłoby próbować rozbić to jako sinus 1 druga przez kosinus 1 druga. Jak się odwróci, to tu wyląduje kosinus i będzie można skrócić. No więc, moi drodzy, to wszystko zależy od Was. Ja sobie to zostawię w ten sposób na razie, bo jakbym już tu musiała zacząć, to musiałabym każdy element gdzieś w pewien sposób skrócić. Czyli zostawię to po prostu tak, jak jest. Dodać. I tutaj tak... Tu co mogę zrobić? Mogę poskracać potęgi sinusa, bo tu zobaczcie, tu jest sinus do trzeciej i tutaj też będę miała gdzieś sinusa do trzeciej, więc tak, ten mi się w całości zredukuje, tutaj będzie 1, tu zostanie jedna potęga, a tu zostanie 8 minus 3, czyli 5 potęg, czyli ostatecznie zostanie co? Minus sinus kwadrat x i tu zostanie minus 4 kosinus kwadrat x przez sinus do piątej x, czyli tutaj może troszeczkę ładniej, razy, no ten nawias tu się nie zmienia, czyli 8 kosinus do czwartej x minus 25 kosinus kwadrat x plus 15 plus kosinus x przez sinus do czwartej x i tu, moi drodzy, tak, wymnożymy, czyli 8 razy 4 to jest 32, razy minus to będzie minus 32 kosinus do trzeciej x razy sinus x i tu będzie minus i minus, czyli plus 50 sinus x kosinus x. I mówię, tu można byłoby jeszcze sporo rzeczy zrobić przy pomocy wzorów, my się już tym bawić tu nie będziemy, dlatego dla tych, którzy policzyli tą pochodną bez użycia wzorów, tylko przy znajomości pochodnych, to może wyglądać w taki sposób. Jeżeli chcecie się pobawić troszeczkę bardziej, jak najbardziej możecie, wyniki możecie wysłać nam na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. I my kończymy na tym naszą pochodną, nasze zadanie. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych, czy to z pochodnymi, czy to z funkcjami, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.